Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna, ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto słowo Pańskie. Zanim jeszcze do was się zwrócę, to chcę podziękować rodzicom i gościom za waszą cierpliwość i powściągliwość. Być może ktoś ma telefon w kieszeni i chciałby jakieś zdjęcie zrobić czy film kręcić, to mu dziękuję, że tego nie robi, bo wyjątkową grupą jesteście. Rzeczywiście muszę was w tym względzie pochwalić. Może siostra was tutaj uwrażliwiała, że ksiądz proboszcz to się zaraz zdenerwuje na początku. Więc za to wam dziękuję, a jak ktoś ma jeszcze włączony telefon, to niech go wyciszy, żeby nam przypadkiem nie przeszkodził. Przepraszam za to prowadzenie, ale tak może troszeczkę luźniej się zrobi, bo rzeczywiście jest napięcie wielkie, można rączki położyć, niekoniecznie trzeba trzymać teraz tak. Siądźcie sobie spokojnie, odpocznijcie troszeczkę, bo pewnie dzisiaj od rana, od samego początku dzień był taki bardzo, powiem dosadnie, zwariowany. Ale chcę was zapytać, może dzisiaj ktoś z was usłyszał takie zdanie: synku, córeczko, bardzo cię kocham. Nie zgłaszajcie się. Może ktoś usłyszał dzisiaj, ale teraz się zgłoście. Czy ktoś z was kiedykolwiek w życiu słyszał takie zdanie: synu, córko, bardzo cię kocham? Słyszeliście? Ktoś wam powiedział kiedyś? Dobrze. Opuszczamy ręce. No nie wszyscy może się zgłosili, nie wszyscy pamiętają, wiadomo, że czasami tak jest, że zapomnieliśmy, ale myślę, że rodzice, którzy zobaczyli, że ich dziecko się nie zgłosiło, to mają zadanie domowe dodatkowo, żeby jeszcze dzisiaj wam to powiedzieć, że bardzo was kochają, że dbają o was, że jesteście kimś ważnym dla nich. Ale też was muszę zapytać niestety, czy kiedyś się zdarzyło, że widzieliście, że mama albo tato z waszego powodu był smutny, albo mama się zdenerwowała, tak? No niektórzy się tak delikatnie się zgłaszamy, nie ma co podnosić za wysoko ręki. No opuszczamy, chłopaki, już dobrze. Bo jeszcze rodzicom teraz się smutno zrobi. Czasami tak jest. Nie jest łatwo być tak do końca wdzięcznym za miłość, którą się dostaje, za dobro. Jesteśmy bardzo słabi czasami, krusi. Dzisiaj jak weszliście do kościoła, to Pan Bóg mi tak przypomniał taki moment. Mówi: pamiętasz, jak było, kiedy pierwszy raz odprawiałem mszę świętą? Pamiętacie, kto był na tej pierwszej mszy świętej? Było 12 takich najbliższych współpracowników Pana Jezusa. Wiecie, jak się nazywali? Pamiętamy, tak? Ale nie imiona, tylko wszyscy razem. Apostołowie, tak? Apostołowie. I Pan Jezus, też byli odświętnie ubrani, przygotowani. A Pan Jezus, kiedy tą mszę świętą odprawiał, zrobiło mu się bardzo smutno w którymś momencie, bo wiedział, że niektórzy z jego uczniów zawiodą. Ale też dlatego zostawił tą mszę świętą, żeby mieli jak do niego wrócić. Żeby mogli po raz kolejny doświadczyć pełnej jego miłości, że jest pośród nich. Święty Piotr
trzy razy powiedział, że nie znam Jezusa. Ktoś się pyta, znasz Jezusa? Nie znam Jezusa. My też czasami dzisiaj jesteśmy, ktoś się pyta, idziesz do kościoła, a po co będę szedł? Panu Jezusowi można powiedzieć, wtedy jest smutno. Zawiedliśmy. Ale to nie koniec. Pan Jezus na nas się nigdy nie obraża. Nigdy się na nas Pan Jezus nie obrazi. Nawet gdyby jutro ktoś z was powiedział, a ja zostawię tą albę, nie muszę chodzić do kościoła, już mam pierwszą komunię. Pan Jezus się nigdy na ciebie nie obrazi. Nigdy się nie zdenerwuje. Tak jak zapytałem was, czy rodzice czasami byli smutni, Pan Jezus nigdy nie będzie smutny. Z tego powodu, że my gdzieś Go w życiu zatracimy. On zawsze na nas będzie czekał. Będzie czekał tutaj na Eucharystii, gdzie tak w sposób taki tajemniczy przychodzi do każdego z nas. Przychodzi do naszego serca. Przypomniałem wam na początku, że ta Komunia Święta to jest prawdziwe ciało Pana Jezusa. Ale nie tylko ciało Pana Jezusa, to jest cały Pan Jezus z duszą i z bóstwem przychodzi cały do mnie. Pytanie kolejne. Kto z was kiedyś siedział na kolanach taty i mamy? Ręka do góry. Rodzice nie siedzieli. Trudno, to nic. Jeszcze możecie się wdrapać kiedyś. Ja siedziałem. Tak? Siedziałem. Zgłaszam się. A siostra też. Zobaczcie. To jest taki moment przeszczęśliwy. Bo wiem, że jestem blisko osoby, która bardzo mnie kocha. Trzyma mnie na swoich kolanach. Mogę czuć się bezpieczny. Na pewno mnie nie upuści. Może mnie jeszcze przytula. Coś dobrego mi mówi. Całuje mnie. Jest to wspaniały moment w moim życiu. Komunia Święta jest takim właśnie momentem. To nie my przyjmujemy Pana Jezusa. Chociaż tak wygląda z zewnątrz. Jak zdjęcia zobaczycie, później Pani Wasia wam zrobi zdjęcia, tak? Zobaczycie, że to ja przyjąłem Pana Jezusa. Nie, to Pan Jezus wziął mnie wtedy na swoje kolana. Wziął mnie, przycisnął do swojego serca. I powiedział, że bardzo, bardzo Ciebie kocham. Chcę zawsze, byś był blisko mnie. Przez całe swoje życie. Kimkolwiek byś nie był. Cokolwiek byś w życiu nie zrobił. Bardzo Cię miłuję. Bardzo Cię kocham. Komunia Święta. Msza Święta. Eucharystia. To jest sakrament miłości Boga. Pan Jezus dzisiaj zapewniał o tym swoich uczniów. Przyślę Ducha Świętego. To Duch Święty sprawia, że możemy w ogóle tutaj być w tym Kościele, że to nasze spotkanie tak naprawdę ma sens. Ten duch miłości sprawia, że sakrament miłości Boga staje się pośród nas. To jest wielka tajemnica, wielki, najważniejszy dar. Czasami tak jest, że ktoś, mama mnie trzyma na kolanach, ale mama w drugiej ręce trzyma jakąś niespodziankę, prezent. Może cukierek, może jakąś książeczkę, może jakąś laleczkę, może komóreczkę, może rowerek, czy co tam jeszcze innego, gierkę, czy tak dalej. I ktoś zapomni na chwilę, że ja jestem u mamy i tu jest najlepiej dla mnie. I zaczyna myśleć o tym cukierku. I dzisiaj też mamy taki dzień, jest takie niebezpieczeństwo, bo te cukierki gdzieś tam wiszą w powietrzu, żebyśmy my nie stracili radości z tego, że oto jesteśmy w tych objęciach Pana Jezusa. Ja o to będę się modlił na tej mszy świętej i będę prosił Pana Boga, żeby dał wam tą łaskę zrozumienia tego, tym dziecięcym sercem, tego, co się wydarzyło. Żebyście mogli powiedzieć swoim gościom wszystkim, słuchajcie, dzisiaj ja siedzę u Pana Jezusa na kolanach, jestem przytulony do Jego serca i czuję Jego miłość, że bardzo mnie kocha. Tak jak wiele razy czułem moją miłość moich rodziców, mojej babci, mojego dziadka. Dzisiaj tak samo ta miłość jest, ale jeszcze dochodzi szczególna miłość samego Pana Boga, która staje się naszym udziałem. Jest to wielka tajemnica naszej wiary. Dlatego zapraszam was, byście tej tajemnicy nie stracili, nie pozwolili sobie w tym życiu odebrać, żebyście zawsze tą drogę do ołtarza odnajdywali w swoim życiu w różnych momentach. Jak będziecie starsi, dorośli, jak będziecie już bardzo starzy, żebyście pamiętali o tej wielkiej miłości, którą Bóg dla was tutaj pozostawił. Więc dzisiaj, drodzy, takie zadanie, abyście też powiedzieli swoim rodzicom, którzy wiele razy wam mówili, że was kochają, żebyście im powiedzieli, mamo, tato, bardzo cię kocham, ale nie tylko to.
Mamo, tato, Pan Jezus bardzo Cię kocha, którego przyjąłem do swojego serca. On bardzo Cię kocha. Tam, gdzie jesteś, ze swoimi problemami, z troskami, Pan Jezus bardzo Cię kocha. Bądź apostołami i świadkami dzisiaj tej miłości Bożej. Amen. Obudzimy się teraz, wstajemy wszyscy, aby powrócić do tej wielkich prawd wiary, które kiedyś wasi rodzice na Chrzcie Świętym wyznawali w waszym imieniu, dzisiaj wy sami. Może nie wszystkie prawdy tej wiary rozumiemy dokładnie, ale chcemy je wyznać taką wielką ufnością, zaufaniem, że to jest ta droga, którą daje mi Pan Bóg, abym do Niego podążał. Droga wiary, droga mojej miłości do Kościoła. Wierzę w jednego Boga.